Uroczystością rozpoczynającym proces beatyfikacyjny księdza Romana Kotlarza w radomskiej katedrze przewodniczył metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. W mszy świętej inaugurującej proces wzięli udział członkowie rodziny księdza Romana Kotlarza, radomscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, Radomia, duchowieństwo Radomia, diecezji radomskiej i diecezji sąsiednich, przedstawiciele parafii w Koniemłotach i Pelagowie, mieszkańcy Radomia. Homilię wygłosił biskup radomski Henryk Tomasik. Dzisiaj także pochylamy się nad historią życia, pracy duszpasterskiej, nad świadectwem i ofiarą życia księdza Romana Kotlarza. Ksiądz musi zaprzestać, ostrzegano odważnego duszpasterza z Pelagowa. Był wierny swojej misji, o której pisał do księdza prymasa Wyszyńskiego, że o godzinie 9:35 znalazł się świadomie i dobrowolnie w ogromnej rzeszy strajkujących. A potem przyszły bolesne wydarzenia, dziwne odwiedziny, tortury. Po mszy świętej odbyła się pierwsza publiczna sesja Trybunału Beatyfikacyjnego. Postulatorem procesu na szczeblu diecezjalnym jest ksiądz prałat Edward Poniewierski, kanclerz kurii biskupiej w Radomiu. Postulator ksiądz Edward Poniewierski przedstawił zebranym w katedrze życiorys księdza Romana Kotlarza. Spotykał się z licznymi represjami ze strony komunistycznych władz reżimowych. Jedynym proboszczem księdza Romana Kotlarza była parafia Pelagów. Posługiwał w niej w latach 1961-1976. Było to ostatnie miejsce jego pracy kapłańskiej. Wierni mogli zobaczyć także 5-minutowy fragment filmu Klecha w reżyserii Jacka Gwizdały. Biskup Henryk Tomasik decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego księdza Kotlarza podjął po uzyskaniu opinii od Konferencji Episkopatu Polski oraz Stolicy Apostolskiej. W trakcie pierwszej publicznej sesji Trybunału Beatyfikacyjnego jego członkowie złożyli uroczystą przysięgę. Ja, ksiądz biskup Henryk Tomasik, biskup radomski, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym i stwierdzenia męczeństwa sługi Bożego Romana Kotlarza, kapłana diecezjalnego, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniał powierzone mi zadanie. Zachowam w tajemnicy pytania oraz zeznania świadków i nie będę o nich mówił z nikim, za wyjątkiem członków Trybunału wyznaczonych do tego procesu oraz że nie przyjmę żadnego rodzaju darów ofiarowanych z okazji procesu. Tak mi dopomóż Bóg. Amen. Po złożeniu przysięgi przez członków Trybunału i podpisaniu stosownych dokumentów, biskup Henryk Tomasik ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księdza Romana Kotlarza. Zgodnie ze wskazaniami prawa kanonizacyjnego, korzystając z przysługujących mi uprawnień, niniejszym ogłaszam uroczyście formalne rozpoczęcie procesu beatyfikacji i kanonizacji księdza Romana Kotlarza, któremu od tej chwili przysługuje tytuł Sługa Boży. Niech to wszystko dokona się na większą chwałę Bożą. Amen. W skład Trybunału Beatyfikacyjnego weszli księża Edward Poniewierski, Albert Warso, Marek Polak, Marek Fituch, Sławomir Szustak, Mariusz Wilk i Tomasz Herc. Kolejna sesja Trybunału Beatyfikacyjnego odbędzie się 14 grudnia. Od drugiej sesji włącznie. Kolejne będą już tajne. Publiczna będzie dopiero sesja kończąca proces beatyfikacyjny księdza Romana Kotlarza.